W szóstej kolejce Ekstraligi jak do tej pory rozegrane zostały 4 z 6 spotkań. Na boiskach nie zabrakło emocji, niespodzianek i przede wszystkim kilku efektownych bramek. Zobaczcie wszystkie trafienia z 6 serii gier. Potyczki czarnych Antres Sosnowiec z Górnikiem Łęczna i AP Orlenu Gdańsk z Pogonią Szczecin zostały przełożone. W sobotę natomiast oczy kibiców skierowane były na stadion Widzewa, gdzie lider ligowej tabeli, TME SMS Łódź, rywalizował z drugą drużyną w zestawieniu, zespołem Śląska Wrocław. I od tego meczu zaczynamy. W sobotni poranek na stadionie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 mistrzynie Polski zmierzyły się ze Śląskiem Wrocław. Lepiej w to spotkanie weszły podopieczne Marka Chojnackiego. W 26 minucie czujnie w polu karnym zachowała się Anna Rędzia, która rozpoczęła strzelanie w tym meczu. Ta sama zawodniczka 6 minut później, po ładnej akcji całego zespołu, dorzuciła drugie trafienie, tym samym zdobywając swoją 4. bramkę w sezonie. Tuż przed przerwą po rzucie rożnym perfekcyjnie główką do siatki trafiła Dominika Kopińska, podwyższając prowadzenie na 3-0 dla Łodzianek. Dopiero w drugiej odsłonie gry Śląsk zabrał się za odrabianie strat, a dokładnie zrobiła to Natalia Sitarz, która w 67 minucie pięknie przymierzyła z dystansu, nie dając w tej sytuacji żadnych szans w bramce Oliwii Szperkowskiej. Mimo że piłkarki Piotra Jagieły grały do końca i na 2 minuty przed upływem regulaminowego czasu gry zdołały strzelić gola kontaktowego za sprawą Katarzyny Białoszewskiej, to ostatecznie mistrzynie Polski wygrały to spotkanie 3-2. O godzinie 12 w Radomiu Beniaminek Hydrotrak Radom rywalizował z AZS-em UJ Kraków. Tu natomiast górom okazały się przyjezdne. Najpierw w 18 minucie po rzucie rożnym do siatki trafiła Katarzyna Daleszczyk, a drugiego gola dla Jagiellonek i zarazem ostatniego w tym meczu strzeliła Julia Dyśkowska. O tej samej porze byliśmy świadkami potyczki w Tczewie, gdzie tamtejsza Pogoń Dekpol Tczew zagrała z Medykiem Polo Market Konin. Wszystko zaczęło się w 9 minucie, kiedy Magdalena Sobal otworzyła wynik spotkania, rozpoczynając swoje show w tym meczu. 15 minut później ta sama zawodniczka popisała się strzałem w dolny róg bramki, podwyższając prowadzenie na 2-0 dla gospodyń. W drugiej połowie nadal 17-letnia napastniczka Pogoni była postrachem podopiecznych Romana Jaszczaka. W 50 minucie wykorzystała zamieszanie w polu karnym i sfinalizowała akcję, wpisując tym samym na swoje konto hat-tricka. Nadzieję przyjezdnym dała jeszcze 10 minut później Karolina Migzone, zdobywając bramkę na 1-3. Ale za chwilę znów przypomniała o sobie Sobal, strzeliła 4. gola w meczu i tym samym została liderką klasyfikacji strzelczyń. Medyk zdołał jeszcze tylko raz trafić do siatki. 11 bez problemu wykorzystała Anna Gawrońska. Ostatecznie Beniaminek pokonał u siebie Medyk Polo Market Konin 4-2. Na koniec przenosimy się do Bydgoszczy. Tamtejszy Sportis KKP podejmował u siebie GKS Katowice. Ta potyczka też miała swoją bohaterkę. Najpierw w 22 minucie Amelia Bińkowska zgrała do Anity Turkiewicz, która silnym uderzeniem z kilku metrów trafiła do siatki na 1-0. W doliczonym czasie gry ponownie Turkiewicz wpadła w pole karne, pokonując w bramce Natalię Piątek i tym samym ustalając rezultat spotkania na 2-0 dla podopiecznych Karoliny Koch. Jagiellonki notują 5. wygraną w sezonie, po wygranej zespołem Hydrotrak Radom 2-0. Pogoń Dekpol Tczew zanotowała natomiast pierwsze domowe zwycięstwo, pokonując Medyka Polo Market Konin 4-2. Mistrzynie Polski po wygranym, emocjonującym meczu ze Śląskiem Wrocław 3-2 z kompletem punktów wciąż prowadzą w ligowej tabeli. Po piętach depczą im AZS UJ Kraków i GKS Katowice. Następna kolejka rusza dopiero 14 października. Wraca do nas po przerwie reprezentacyjnej. Ciekawie, w 7. kolejce zapowiada się mecz Śląska Wrocław z czarnymi Antras Sosnowiec.